Jakie te święta będą, Pani Justyno, w tym roku dla Pani? Takie rodzinne, tradycyjne? Zawsze cudowne. Nasze dzieci nawet nie chcą wyjeżdżać na święta, chociaż nieraz chcieliśmy się gdzieś wybrać, żeby trochę jakoś tak było cieplej. Ale oni nie, święta muszą być w domu, oni wędzą, oni gotują świetnie, wędzą wędliny sami, ryby wędzą po prostu. No wspaniali są moi synowie. Pod każdym względem, ale pod tym gotującym to w ogóle szok. Naprawdę cudowne są święta zawsze. Jeden z nich ostatnio jest trochę rozchwytywany przez media. Mowa o Leonie. Czy Leon pojawi się z dziewczyną na tych świętach? Jak zawsze. Nie wyobrażam sobie tego. Ksania jest już częścią naszej rodziny, więc oczywiście będą razem na święta. Potem razem jedziemy na narty, bo Ksania nauczyła się w zeszłym roku, zaczyna się uczyć na nartach. No jeszcze nie śmiga tak szybko jak my, ale Leon ma do niej dużo cierpliwości, bo bardzo ją kocha, więc my już na dole, a oni jeszcze zjeżdżają z góry. Ale trening czyni mistrza. No właśnie, a czy Leon też zamierza tak muzycznie jednak wkroczyć? Bo wiem, że miał taki epizod bycia DJ-em. Czy to jest dalej aktualne? Jest, nadal jest oczywiście, ale jak to DJ robi swoje piosenki, no taka jest też jego rola DJ-a, więc cieszę się, że on się cieszy tym wszystkim. No jest też organizatorem imprez, no robi dużo rzeczy, jak to młody człowiek, który poszukuje swojej drogi, ale widzę, że świetnie się odnajduje w tym, bardzo się cieszę. Pani też ostatnio wydała nowy singiel Poza Ramę i mam takie pytanko, czy to jest jakiś zwiastun nowej płyty, nowej twórczości, czy to jest kolejna aranżacja Justyny? Nie ukrywam, że bardzo taneczna. To jest kolejna moja odsłona, tak bym powiedziała. Mam już 50 lat i chciałabym jeszcze ruszyć, jak tylko skończę trasę Wydemarczyk, która jest dla mnie bardzo ważna, jeśli chodzi o moją dziewczynę, bo jest, zaraz do Was idę, jeśli chodzi o moją, że tak powiem, takie muzyczne wyzwanie dla mnie samej jako artysty, to jak najbardziej Wydemarczyk jest priorytetem dla mnie w tym roku, ale ja w przyszłym roku chcę wydać właśnie bardzo taką taneczną płytę i ruszyć jeszcze zanim skończę 50 lat, albo w wieku 51 lat najpóźniej, ruszyć w klubową trasę, gdzie będzie dużo bitu, dużo tańca i czegoś takiego, co robiłam już kiedyś, ale teraz myślę, że to jest jeszcze moment, w którym mogę w taką trasę wyruszyć, jeszcze mam siłę. Czyli na pewno będzie dalej tanecznie. Na tej płycie. Natomiast jak się potoczą moje muzyczne losy, trudno mi powiedzieć, bo ja po prostu robię zawsze to, co czuję. Te płyty są rzeczywiście różne, ale też ja jestem różna. No cóż, być kobietą. Dziękuję Pani bardzo za wywiad.